Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Nowy rok, nowa ja. Słuchajcie, to nie są okulary korekcyjne, to są okulary z filtrem blokującym światło niebieskie, na której ja jestem wystawiona każdego dnia przez wiele, wiele godzin, często do godzin późnych, wieczornych, i moje oczy na tym oczywiście cierpią. Są nadwyrężone, często kończy się to migrenami, więc takie okulary pozwolą mi właśnie trochę odciążyć te oczy, a w końcu mamy tylko jedną parę oczu na całe życie. A w dzisiejszym vlogu, kochani, nie dość, że przyzwyczaję was trochę do widoku mnie w tych okularach, to odgruzuję z wami dom z dekoracji świątecznych. Ja wiem, że mamy już połowę stycznia, ale nie było na to wcześniej czasu, a umówmy się, że dekoracje świąteczne trochę tracą tej magii już z końcem grudnia, więc czas wrócić do naszego minimalizmu, schować wszystkie dekoracje do pudła aż do kolejnych świąt. No i stwierdziłam, co ja, to wszystko będę robiła sama. Odpalam kamerę i zaangażuję do tego was. Kochani, Paulina po dłuższej przerwie się oczywiście nas pozbywa, ale spokojnie, jeszcze do was wrócimy za rok. A ty? A ty? It's like Charles Dickens was Scrooge. Is that what Scrooge does, isn't he? Or is it this one from Harry Potter? Oh yeah, that's the one. That's the one. No, you should have both of them. Right, where's the thing? How was he called? I can't remember that one. I didn't know it. Oh, excuse me. Do you know what? Pauline's got this thing. If we're going on holiday, or anywhere, and I fold my clothes. Yeah. If I put mine somewhere, she puts everything in the same place. Because of the IT. Zasłużona, krótka przerwa, w międzyczasie napiję się kolagenu. Wiecie, że ja ten kolagen piję od dłuższego czasu, no nie ukrywajmy, że po 25 roku życia, a ja już po 25 roku życia jestem. Organizm każdego z nas wytwarza coraz mniej kolagenu i taka jedna buteleczka dziennie wystarczy, żeby zapobiegać powstawaniu nowych zmarszczek. Kolagen świetnie wpływa na stan i kondycję włosów, na stan i kondycję paznokci. No zobaczcie, ja zdjęłam śluczne paznokcie już jakiś czas temu i z powodzeniem zapuszczam swoje naturalne, twarde paznokcie. Nie łamią się, to jest pierwszy raz, kiedy mi się tak udaje zapuścić swoje własne paznokcie, więc jestem zachwycona i przychodzę do was, kochani, z świetną promocją, waszą zresztą ulubioną. Przy zakupie dwóch opakowań kolagenu dostajecie rabat 100 zł. Ale ja od siebie dla was, jako moich obserwatorów, mam dodatkowy kod rabatowy, który da wam w koszyku dodatkowe 10% rabatu. Czyli mój kod połączy się z promocją na stronie i da wam ogółem jedną dużą zniżkę. A zbliża się, kochani, Dzień Babci i Dziadka, więc warto pomyśleć może o takim pomyśle na prezent. Jedno pudełeczko wziąć dla siebie, drugie dla babci czy dla dziadka, lub dwa opakowania rozdzielić między dziadków. Jak tak pomyślicie, to co mogłoby być piękniejszym prezentem niż podarowanie dziadkom zdrowia? Ale chwila, przerwa teraz na szota. Tak więc zostawiam wam, kochani, link i kod rabatowy w opisie pod filmem. No i nie mogę zapomnieć o moich dziewczynach z Anglii. Pamiętajcie, dziewczyny, że teraz wysyłka jest dostępna również z UK, dzięki czemu dostajecie swoje przesyłki w trybie ekspresowym. Na stronie w UK jest troszkę inna promocja. Przy zakupie trzech opakowań tego klasycznego kolagenu dostajecie 40%
dostajecie 40 funtów gratis, więc teraz już bez względu na to, czy jesteście w Polsce, czy jesteście w Anglii, możecie korzystać z mojego kodu rabatowego. Zostawiam Wam w opisie linki zarówno do strony polskiej, jak i do strony angielskiej. Kod jest ten sam, Paulina10, również zostawiam Wam go w opisie pod filmem. No i co? Idę do Dana dalej ogarnąć te dekoracje. No, you can just watch Charlie, I'll do that. I'm doing this, but you're in the way. W Anglii jest taka tradycja, że wszyscy dają sobie kartki, czy to urodzinowe, czy świąteczne. I zebraliśmy też kilka na swoim parapecie, właśnie sąsiedzi wrzucali nam przez drzwi, albo dostaliśmy też od rodziny Dana. No teraz oczywiście te kartki już idą do śmieci, ale ogólnie uważam, że naprawdę jest to fajna tradycja i u nich to jest naprawdę popularne. Na każdą okazję, każde urodziny dają sobie kartki, tylko Dan nie daje tych kartek, on jakoś... niespecjalnie za tym przypada, ale mama Dana, babcia Dana, sąsiedzi tutaj w koło, wszyscy dają sobie kartki. What are you doing? To star. Oh, because I'm a star. Yeah. Still to do. Nasza choinka ogólnie przyszła w takim pokrowcu, co jest mega ułatwieniem, żeby ją przetrzymywać każdego roku. W Ikei kupiliśmy te wielkie boksy na bombki, które też Wam polecam, bo można w nich wszystko po prostu uporządkować. My te boksy mamy od pierwszego roku, jak tutaj się wprowadziliśmy, jesteśmy mega z tego zadowoleni. A takie pokrowce, jeżeli też macie sztuczną choinkę oczywiście, bo żeby nie razem przetrzymywać, mogłaby nie dotrwać, to można zamówić je z internetu. Next year's vlog, right? Yeah. We can just put, we'll just put this in reverse and not put it all back up. I wish it was that easy to put the decor back. We just won't put the decors up next year. We'll just look like it for the vlog. Okay. Yeah, the thing is it this vlog? This could be just the one putting it up in reverse. It will be Christmas 2024 this one. This is prep. Okej, to jest sposób, w który przetrzymujemy nasze ozdoby, jakbyście szukali inspiracji. Taką dużą torbę mamy z Ikei, bardzo fajnie sprawdza się na te ozdoby, które mamy na schodach wokół poręczy i na wieniec na drzwi. Tam mamy tą siatkę z Aldi, dlatego że nie kupiliśmy jeszcze jednego boksu takiego w Ikei, więc to na pewno musimy wpisać na listę. No i bombki, wiecie, wszystkie te ozdoby są posegregowane w tych pudełkach. Tu jest choinka, jeszcze tu jest choinka w drugim boksie. No i tak to wygląda. To jest Wasz znak, kochani, żeby zdjąć ozdoby choinkowe, nie trzymać ich do Wielkanocy. Uwaga przed Dan załamka. I efekt po... Happy! I tutaj przed... I efekt po...
I teraz zasłużony posiłek, żeby odzyskać energię po tym ściąganiu dekoracji, spaghetti bolognese i pieczywko czosnkowe. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, czy wy jeszcze macie swoje dekoracje świąteczne, czy już je zdjęliście. Powiem wam, że z jednej strony było mi smutno, że już tak, wiecie, chowamy te dekoracje, a z drugiej muszę wam przyznać, że aż mam taką oczyszczoną głowę, bo wiecie, na dekoracje świąteczne to jeszcze jest ten stary rok, wspomnienie starego roku, zeszłych świąt już można tak powiedzieć, a teraz już w nowy rok mogę wejść z porządkiem w domu razem z Danym. Posprzątaliśmy te ozdoby i czuję, że po prostu teraz ten nowy rok zaczynam. I w ogóle chciałam wam powiedzieć też, że widzę, że wiele osób w internecie publikuje, co to nie oni w zeszłym roku, co to nie osiągnęli. Podsumowania po prostu tak długie. Potem, co to nie osiągną w tym roku, to i tamto i w ogóle ten rok będzie fantastyczny i tak dalej. A my czasami siedzimy i sobie myślimy, kurde, ja nawet nie miałam czasu się zastanowić nad swoimi postanowieniami. Albo ja nawet nie wiem, czego ja chcę w tym roku. Tak też może być. Ja na przykład wiem, co bym chciała w tym roku, ale w ogóle nie miałam czasu naprawdę ani takiej weny, bo do tego trzeba mieć wenę i nastrój, żeby to spisać, czy zastanowić się, jak ja w ogóle mam to osiągnąć, bo nie o to chodzi, żeby sobie postanowić, że ja w tym roku, nie wiem, wygryzę Britney Spears na scenie muzycznej, bo to by było postanowienie, które pewnie wprowadziłoby mnie w jakiś taki stan niespełnienia. Raczej bym tego szybko nie osiągnęła, albo wcale. I nie o to chodzi, żeby wyznaczać sobie jakieś cele totalnie nieadekwatne do tego, gdzie w tym momencie jesteśmy, tylko żeby małymi kroczkami gdzieś tam do tego dojść, do tego, co chcemy. Więc łatwo jest może właśnie wpaść w taki, no nie wiem, no zakłopotanie, czy nawet taki stan przygnębienia, widząc, ile osób już wie, co chce robić i wstawia listy jakichś niebotycznych osiągnięć, a czasami największym osiągnięciem jest to, że po prostu przetrwaliście zeszły rok, mimo lepszych i gorszych chwil, więc pamiętajmy o tym, żeby być dla siebie dobrym. Ja do końca jeszcze nie spisałam, nie zastanawiałam się nad swoimi celami, wiem mniej więcej, czego chcę, natomiast nie zastanawiałam się, jak to zrobię jeszcze. Teraz jakby czuję, że mam do tego wenę, mam czystą głowę, więc to jest też znak dla was, jeśli nie posprzątaliście jeszcze po świętach tych dekoracji, może u was też to zadziała. Ja czuję się teraz bardziej zmotywowana na pewno na ten nowy rok, ale też pamiętajcie, żeby się nie pospieszać, bo nie o to chodzi, żeby te cele zrobić na szybko i już, bo wszyscy robią, tylko żeby zrobić je porządnie i naprawdę się zastanowić, czego my w ogóle chcemy, a to nie jest wcale łatwe, to nie jest wcale oczywiste, że każdy wie, czego chce, a tym bardziej potem jeszcze jak to osiągnie, więc to wszystko wymaga czasu, wymaga przemyśleń, więc kochani, spokojnie, jeżeli czujecie się gdzieś tam może przygnębieni tym wszystkim, co się dzieje wkoło zawsze z nowym rokiem, siłownie też, wiecie, są przepełnieni, każdy jest zmotywowany, pisze, co to nie on. Często czas to weryfikuje, dlatego ja uważam, że lepiej na spokojnie się zastanowić, ale porządnie, co dokładnie chcemy, czy jest to osiągalne i jak to osiągniemy. W sensie, czy jest to osiągalne, to wiecie, że ja uważam, że nie ma rzeczy nieosiągalnych, ale trzeba robić cele realne na dany rok. Nie możemy sobie założyć, że w jednym roku osiągniemy wszystko. Możemy sobie rozplanować różne cele na kilka lat i w tym roku zająć się po prostu jednym najmniejszym krokiem w stronę jakiegoś celu, więc nie wiem, skąd mi się ta gadka nawet rozwinęła, słuchajcie. W każdym razie chciałam wam powiedzieć, że moim takim celem, który akurat wiem, że to będzie mój cel na ten rok, już nawet te okulary, to jest jeden właśnie z tych moich postanowień, jedno z tych moich postanowień, to zadbanie o siebie, o swój spokój. Ja od kilku lat rozwijam się jakby tak psychicznie. Może nie to, że kiedyś byłam jakimś nerwusem i tak dalej, ale wiecie, bardzo szybko potrafiłam się czymś zestresować, a teraz uczę się takiego wewnętrznego spokoju, bo tylko spokój nas uratuje, zawsze to powtarzam i uważam, że nie możemy kontrolować wszystkiego, co nam się przytrafia, natomiast zawsze możemy kontrolować naszą reakcję. To jest jedyna rzecz, na którą zawsze mamy naprawdę wpływ i cokolwiek by nam się nie przydarzyło, to reagujmy tak, żeby być dla siebie dobrym, żeby być dla siebie życzliwym. Kochani, rozgadałam się.
pewnie gadam już tak z pół godziny, więc nie będę przedłużać. Siadam do tego montażu, bo jest co robić, a mogłabym tak z wami gadać i gadać, i gadać, i gadać. Mam nadzieję, że wy też moglibyście mnie słuchać i słuchać i słuchać i słuchać. W każdym razie nie będę już przedłużać, kochani. Życzę wam przepięknego dnia lub wieczoru, w zależności od tego, kiedy oglądacie ten film. Dajcie znać w komentarzach, czy macie jeszcze dekoracje świąteczne, czy już nie. I dajcie znać, czy macie jakieś postanowienia noworoczne, czy jeszcze nie wiecie. I pamiętajcie, że jeśli nie wiecie, wszystko jest w porządku. Nie spieszcie się, dajcie sobie na spokojnie czas. Nie od razu Rzym zbudowano. Czasami szybko nie znaczy lepiej, czasami wolniej, ale porządniej znaczy najlepiej. Dobra, już znowu zaczynam się rozgadywać. Ja nie wiem nawet skąd mi się to bierze, nieważne. Zostawcie kciuki w górę, jeśli film wam się podobał, jeżeli was do czegoś zmotywował, czy to do zdjęcia dekoracji, czy do stworzenia swoich postanowień noworocznych, czy do zadbania o siebie. I koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie wspierać mnie tutaj w nowym roku na YouTubie. Jeszcze raz cudownego dnia lub wieczoru i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!